Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk. Witam Państwa i zapraszam na Obserwator. Zakończyło się czyszczenie stawków znajdujących się w kompleksie klasztornych stawów. Z 5 akwenów wydobyto gałęzie drzew, ale też elementy małej architektury. Czyszczenie 5 stawów trwało kilka dni i zakończyło się w poniedziałek. Wcześniej ze wszystkich akwenów spuszczono niemal całą wodę, by wyczyścić ich dno. Ekipy czyszczące usuwały głównie gałęzie zatykające otwory, przez które woda spływa z wyżej położonych stawów do tych, które leżą niżej. Z wody wydobyto jednak nie tylko gałęzie, ale również 3 ławki i 3 kosze na śmieci, które wrzucili tam wandale. Takie prace wykonywane są raz na kilka lat tuż przed wiosną, zanim rośliny rozpoczną wegetację i zanim do parku przylecą ptaki, by tam zakładać gniazda. Jak zapewniają władze Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest administratorem klasztornych stawów, prace nic nie mają wspólnego ani z lutową tragedią, do jakiej doszło na jednym z akwenów, ani z planami władz miasta. Przypomnijmy, że w lutym w jednym ze stawów utonął młody mężczyzna, pod którym załamał się lód. Kilka dni później władze miasta zdecydowały, że zamontowane tam zostaną 2 mnichy, czyli specjalne studnie, które będą regulowały poziom wód w poszczególnych akwenach. Takie mnichy kiedyś były, ale zostały zlikwidowane. Koszt ich ponownego montażu to około 120 tysięcy złotych. Przy stawkach mają się też pojawić oznakowanie oraz ogrodzenie z niskiej zieleni. Nad porządkiem na tym obiekcie ma czuwać specjalnie dedykowany temu miejscu pracownik. Młodzież ze Słupskiego Ochotniczego Chówca Pracy 11-19 będzie miała zajęcia z dziećmi z przedszkola miejskiego nr 3. Obie instytucje podpisały w tej sprawie porozumienie, a pierwsze warsztaty zaplanowano na przyszły miesiąc. To pierwsze takie porozumienie OHP z przedszkolem nie tylko w naszym mieście, ale też w województwie. W ramach współpracy odbędzie się m.in. cykl otwartych zajęć prezentujących zawody wykonywane przez młodzież. Ponadto wolontariusze pomogą przy organizacji ogródka warzywnego i kwiatowego, wykonają nowe ławki na plac przedszkolny. Pierwsze zajęcia odbędą się już w kwietniu. Będą to warsztaty czekoladowe, które wspólnie z przedszkolakami przeprowadzi uczestniczka zajęć OHP. Myślimy, że będzie odbywało się to raz w miesiącu, ale też jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to może odbywać się to częściej. Cały czas jesteśmy w kontakcie i współpracujemy. Porozumienie między przedszkolem a chówcem zawarte jest na czas nieokreślony. Wolontariusze odwiedzać będą maluchy co najmniej do końca tego roku kalendarzowego. Ten okres pandemiczny jest dla nas wielkim wyzwaniem ze względu na to, że nasze incydentalne kontakty z przedszkolami tutaj miejskimi ze Słupska jakby dowodzą tego, że zapotrzebowanie i taka naprawdę fajna integracja młodzieży i troszeczkę młodszych dzieci przebiegała wzorcowo, dobrze wpisywała się w lokalną przestrzeń, więc chcemy po prostu z jednej strony na zasadzie podpisanego porozumienia mieć szansę kontynuowania tych naszych zadań, ale przede wszystkim faktycznie przysłużyć się społeczności lokalnej. Potencjalnymi wolontariuszami może być 30-40 młodych ludzi, którzy umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobywają w słupskim OHP 11-19. Uczestnicy chówca będą pracować w przedszkolu nieodpłatnie. 10 tysięcy złotych, taką karę nałożył słupski sanepid na właściciela Duo Cafe, który otworzył swój lokal mimo rządowego zakazu. Przedsiębiorca zapowiada, że kary nie zapłaci, a od decyzji sanepidu się odwoła. A przede wszystkim, że nie zamknie lokalu. Aleksander Figurski, właściciel Duo Cafe w Słupsku, otworzył swój lokal w połowie stycznia. Jak twierdził rozporządzenie premiera, które nakazywało zamknięcie restauracji i pubów dla klientów stacjonarnych, jest niezgodne z konstytucją. Już kilka dni po otwarciu lokalu pojawili się tam pracownicy słupskiego sanepidu w asyście policji. Sanepid wszczął przeciwko właścicielowi pubu postępowanie administracyjne. Efekt? Kara 10 tysięcy złotych dla Aleksandra Figurskiego. To i tak niewiele, bo kara mogła wynieść nawet 3 razy tyle. Właściciel lokalu zapowiada, że 10 tysięcy złotych nie zapłaci, a od decyzji sanepidu się odwoła. Przekonuje, że walczyć może nawet przed sądem. Zapewnia też, że jego pub wciąż będzie serwował gościom dania i napoje do stolików. A to sprawdzili przedstawiciele sanepidu i policji, którzy w ubiegły weekend po raz kolejny skontrolowali Duo Cafe. W protokole urzędnicy napisali, że w lokalu i w ogródku przebywało w sumie ponad 40 osób, a dania serwowane były do stolików. To dla właściciela lokalu może oznaczać kolejne postępowanie i kolejną karę do 30 tysięcy złotych. Aleksander Figurski jest jedynym, jak na razie, gastronomikiem w mieście, który został ukarany przez sanepid za niezastosowanie się do covidowego rozporządzenia. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Słupsku prowadzi jeszcze 3 postępowania w podobnych sprawach.
Od początku marca trwa akcja szczepienia nauczycieli. Zaszczepili się już m.in. wykładowcy Akademii Pomorskiej. Niedawno pierwszą dawkę podano także nauczycielom szkół podstawowych, a właściwie ich części, bo ci, którzy uczą w klasach 1-3, mogli się zaszczepić już kilka tygodni temu. Ogółem na 637 nauczycieli słupskich szkół publicznych szczepienia otrzymało 415 osób, to 2/3 uprawnionych. Część nauczycieli nie mogła przyjąć preparatu, bo niedawno przeszła zakażenie koronawirusem. Innym nie pozwolił stan zdrowia lub ciąża, byli też i tacy, którzy odmówili poddania się szczepieniu. Najchętniej szczepili się nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 11, wśród których preparat przyjęło 83% uprawnionych. Najniższy wskaźnik był natomiast w szkole podstawowej nr 2. Tam na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki zdecydowała się mniej niż połowa, bo tylko 46% nauczycieli. W dalszej kolejności szczepieni będą nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Efektownie i w dobrym stylu koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali u siebie GKS Tychy. Na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej podopieczni Matasa Cesnowskisa są liderem pierwszoligowej tabeli. Mecz wyrównany był tylko w pierwszych minutach. Czarni szybko zyskali przewagę, a potem już tylko ją powiększali. Pierwszą kwartę zakończyli prowadzeniem 22-14. W drugiej odsłonie spotkania obraz gry się nie zmienił. Czarni byli skuteczniejsi zarówno w ataku, jak i w obronie. Na przerwę drużyny schodziły przy stanie 51-31 dla gospodarzy. Przebieg spotkania nie zmienił się w drugiej połowie meczu. Czarni dominowali na parkiecie, a goście z Tychów nie umieli znaleźć sposobu na styl gry i skuteczność gospodarzy. Po pół godzinie meczu na tablicy wyświetlał się wynik 72-42 i wiadomo było, że nic już nie odbierze zwycięstwa podopiecznym Mantasa Cesnowskisa. Tym bardziej, że w ostatniej kwarcie czarni zdobyli aż 24 punkty, tracąc jedynie 6. Spotkanie zakończyło się wynikiem 97-48. Dla gospodarzy najwięcej punktów zdobyli Dawid Słupiński 16, Piotr Śmigielski 14 i Jakub Musiał 12. Słupscy koszykarze wciąż prowadzą w pierwszoligowej tabeli. W przyszły poniedziałek czarni podejmować będą drużynę ZKMA Doral Nysa Kłodzka. Pierwsze w tym sezonie spotkanie tych drużyn zakończyło się pewnym zwycięstwem czarnych 98-70. W Ustce można podziwiać nową atrakcję. Tak zwane trzecie molo za sprawą lokalnych artystów zyskało nowy blask. Fragment konstrukcji przyozdobił ogromny wieloryb. Jeszcze do niedawna tak zwane trzecie molo było szarą bryłą betonu, zanurzającą się w wodach Bałtyku. Przedwojenną konstrukcję szpeciły napisy wykonane przez kibiców klubów piłkarskich. Niedawno to się zmieniło, a na murze pojawił się on – błękitny wieloryb. Dzieło lokalnych artystów szybko stało się hitem. Fotografie graffiti chętnie pokazywane są na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Przy kolorowym malunku chętnie także pozują do zdjęć spacerowicze odwiedzające zachodnią plażę w Ustce. Trzecie molo niewątpliwie jest jedną z atrakcji turystycznych Ustki. Niedokończona konstrukcja jest reliktem planów rozbudowy usteckiego portu w latach 30. XX wieku. Plany te zniweczyły zbrojenie ówczesnych Niemiec, a następnie wybuch II wojny światowej. Tajemnicza konstrukcja pobudza fantazję wielu miłośników tajemnic i teorii spiskowych, jednak należy pamiętać, że budowla może stwarzać zagrożenie. Chodzenie po zrujnowanej części falochronu znajdującej się w wodzie jest zakazane. Błękitny wieloryb z Ustki kończy dzisiejsze wydanie Obserwatora. Kolejne informacje już jutro zaprezentuje Państwu Mateusz Skulski. Zachęcam Państwa do oglądania i do zobaczenia.